Hipertrofia, czyli rozrost komórek bez zwiększania ich objętości. I to jest to, co tak naprawdę dzieje się z naszymi mięśniami. Nie mamy nowych komórek, ale tak naprawdę te, które już mamy, po prostu się powiększają. Rodzaje hipertrofii. Mamy dwa rodzaje takiej głównej hipertrofii. Hipertrofię sarkoplazmatyczną i hipertrofię miofibrylarną. Czym one się różnią? Jeżeli chodzi o hipertrofię sarkoplazmatyczną, występuje wtedy zwiększenie całej sarkoplazmy, czyli takiej substancji okołokomórkowej, czyli m.in. wody, glikogenu i innych takich wypełniaczy, że to tak nazwijmy, dzięki czemu mięsień rzeczywiście jest większy, ale nie zwiększa się sama ilość białek. Jeżeli chodzi o hipertrofię miofibrylarną, zwiększa się po prostu ilość białek, które są w mięśniu. Jeżeli chodzi o konkretne białka i jak zbudowane są mięśnie, opowiadałem trochę w innym filmiku, teraz powinna wyświetlić się anotacja i tam można sobie o tym posłuchać. Wracając do hipertrofii. Gdy już mamy objaśnione, że są dwa rodzaje, to w takim razie możemy jeszcze powiedzieć, że jest hiperplazja, czyli to, o czym trochę wspomniałem na początku, czyli dodatkowe tworzenie się nowych komórek. Jeżeli o to chodzi, raczej to nie występuje u ludzi lub występuje w bardzo małym stopniu. Są jakieś przesłanki, że za pomocą stosowania niektórych środków dopingujących możemy do tego doprowadzić, ale raczej nie jest to jakaś główna rzecz, o którą nam chodzi, gdy zaczynamy trenować. Czynniki wpływające na hipertrofię. Tak naprawdę możemy je podzielić na trzy główne czynniki, czyli napięcie mechaniczne, stres metaboliczny oraz uszkodzenie mięśni. Napięcie mechaniczne jest tak naprawdę najważniejsze z tych trzech czynników i zazwyczaj zachodzi zawsze, niezależnie od dwóch pozostałych. Napięcie mechaniczne to nic innego jak siła rozłożona na powierzchnię, na jaką działa, czyli newton na metr kwadratowy. Dodatkowo podczas napięcia mechanicznego zachodzi coś takiego jak mechanotransdukcja, czyli zamienienie bodźca mechanicznego na bodziec chemiczny. I dzięki temu uruchamiane są różne ścieżki, przez które zachodzi właśnie hipertrofia. Stres metaboliczny. Stres metaboliczny, czyli nagromadzenie metabolitów, czyli produktów przemiany materii, na przykład mleczanu, które też pośrednio wpływają na hipertrofię. No i ostatnie uszkodzenie mięśni, tutaj chyba nie trzeba za wiele tłumaczyć. Po prostu podczas treningu nasze mięśnie się uszkadzają. Ok, mamy omówione już czynniki, które są potrzebne, żeby zaszła ta hipertrofia. I teraz co się dzieje, gdy te czynniki się pojawią? Musimy sobie omówić syntezę protein w skrócie. My DNA, mamy mRNA, mRNA odbija kopię DNA, to przechodzi do rybosomu. Do rybosomu dostarczane są odpowiednie aminokwasy, są układane zgodnie z tym mRNA, czyli w odpowiedniej kolejności i powstaje nowe białko. DNA to oczywiście ten model, nasze geny, taki wzór. I mRNA to taka kopia, taki wzornik, który po prostu jest odbijany od tego głównego modelu i pokazuje tak naprawdę, w jakiej kolejności muszą być ułożone aminokwasy, żeby powstało konkretne białko. Potrzebujemy tego procesu, żeby zostały zakodowane nowe białka i nasze mięśnie się powiększyły. No i DNA jest zmagazynowane w jądrach komórkowych, których jest bardzo dużo w naszej komórce, ponieważ nasze komórki mięśniowe mają kilka tych jądr komórkowych. I takie jądro komórkowe ma swój ograniczony obszar, na którym może tak naprawdę zachodzić ta transkrypcja genów. Poza tym obszarem już raczej to nie zachodzi, za to jest odpowiedzialne inne jądro komórkowe. I żeby to omówić, musimy wyjaśnić takie pojęcie jak komórka satelitarna. Komórka satelitarna jest to, powiedzmy, taka dodatkowa komórka, dodatkowy narząd, który jest wokół naszych komórek mięśniowych. Czyli nasze komórki się ciągną przez całą długość mięśnia i na nich są ułożone te komórki satelitarne. I gdy zajdzie taka potrzeba, czyli w tym przypadku wydarzą się te czynniki niezbędne do hipertrofii, ta komórka wchodzi do wnętrza tej komórki mięśniowej i staje się jądrem komórkowym, kolejnym jądrem komórkowym. I dzięki temu, że jest więcej jądr komórkowych, jest większa powierzchnia pokryta przez te jądra komórkowe i dzięki czemu może zachodzić transkrypcja genów kolejna, czyli kolejna synteza protein. Nie ma już takich przerw między tymi jądrami, bo jest to nowe jądro komórkowe, no i zachodzi ta transkrypcja genów. I tak zachodzi hipertrofia. Co do samych komórek satelitarnych, to ważna jest też sprawa, że one, nawet jak przestaniemy ćwiczyć, nasze mięśnie zaczną się zmniejszać, to one nadal zostają w tej komórce, do której już weszły i nadal są jądrami. Dzięki czemu, gdy wrócimy do treningów, to nie musi zachodzić od nowa ten proces przekształcania tej komórki satelitarnej w jądro komórkowe. Czyli to jest ta tak zwana pamięć mięśniowa. Dzięki temu, że mamy już te komórki satelitarne wewnątrz swojej komórki jako jądra,
to o wiele łatwiej nam później wrócić do poprzedniej masy mięśniowej, przez to, że one już tam są i ten cały proces nie musi się dziać od nowa. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to, co powiedziałem, jest bardzo skrótowe, nie ma tutaj szczegółów, nie opowiedziałem chociażby, jak dogłębnie działają te kolejne czynniki, od których zależy hipertrofia, czyli chociażby napięcie mechaniczne, jakie one kolejne etapy uruchamia i jak te etapy wpływają na siebie. Nie opowiedziałem o hormonach, które uczestniczą w tym, jakie są wydzielane, jakie są konieczne do tego, żeby zaszła hipertrofia i jak one działają. Myślę, że to jest po prostu materiał na kolejny odcinek o tym. No i tyle. Mam nadzieję, że nawet takie skrótowe przedstawienie, chociaż trochę było ciekawe.